Będziemy mieć właśnie widoki w te góry. Nie wiem, gdzie będziemy, ale gdzie byśmy tu nie zostali na noc, to na pewno będzie to czadowe miejsce. Szola. Ciekawe. Gdzie my? Nie wiem, jak coś to wpadniemy do dziury. Witam o 7 rano ze stacji benzynowej. Dawno już tak wcześniej nic nie nagrywałem. Macie ochotę dzisiaj na jakąś wycieczkę? Bo my dawno nigdzie nie byliśmy i na wycieczkę ochotę mamy, więc jeśli tylko macie wy też ochotę, to chętnie was zabierzemy, bo jedziemy do Khao Yai, czyli jakieś 250 km stąd, tutaj od Pattayi, gdzie mieszkamy. Będziemy jechać tam prawie 4 godziny, tak pokazuje nawigacja. Co to za droga? Chyba jakimiś wioskami. Zobaczymy. Jedziemy do Khao Yai, nigdy tam nie byliśmy. Jest to park, jest to ciekawe miejsce. Jedziemy tam na jedną noc, zostajemy na noc, więc będziemy spać w jakimś ciekawym miejscu. Spotykamy się tam na miejscu też ze znajomymi tutaj z Pattayi, którzy też mają dwie córki. Jedna starsza ode mnie, jedna gdzieś mniej więcej w takim samym wieku. Mam nadzieję, że będzie to ciekawa przygoda, no ale co wam tu będę teraz ze stacji opowiadał. Tankujemy samochód i jedziemy w drogę. Mam nadzieję, że jesteście ciekawi. Jeśli tak, to zostawcie łapkę w górę, dajcie jakieś przywitanie miłe w komentarzu i oglądajcie to wideo do samego końca. Zaczynamy! Jeśli ktoś by się zastanawiał, czy w Tajlandii są dobre drogi międzymiastowe poza miastem, no to tak, jak najbardziej są. I to nawet autostrady, które mają 4 pasy i tak się po prostu jeździ, także jest dobrze, jest bardzo dobrze. Jeśli chodzi o drogi, jeśli chcecie się przedostać z jednego miejsca na drugie, to się nie musicie raczej martwić, że jak tam przejechać samochodem, czy będziecie musieli po lesie jechać, po dżungli, czy po jakiejś nieutwardzonej drodze, to nie w Tajlandii. W Polsce zawsze jak się wychodzi z auta, to jest zlodowacie, a tu jest ciepło. No, tutaj to się powinno zostawiać zapalone cały czas samochody i Tajowie cały czas tak właśnie robią, na przykład tak samo ten bus tutaj stoi nie wiadomo ile. I cały czas jest zapalony, no my gasimy, bo zamykamy i idziemy na jakąś pierwszą toaletę. 2 godziny trasy za nami i jeszcze 2 kolejne przed nami. Ale mam nadzieję, że szybko i dobrze zleci, bo do tej pory było bardzo dobrze. Cały czas, tak, cały czas autostrady, cały czas wszystko w porządku, więc droga idzie dobrze. Nawet bym powiedział bardzo. Stacje zawsze w Tajlandii są dobrze. O, no to damska będzie gdzieś w pobliżu, to ja idę tu. Stacje benzynowe. Nie, stacje benzynowe są zawsze dobrze zaopatrzone. Zawsze są właśnie jakieś toalety, sklepy, można coś zjeść, pochodzić, także jest bardzo dobrze ogólnie na drogach w Tajlandii. Ja już ostatnio wspominałem, ile kosztuje benzyna, ale powiem jeszcze raz, bo może ktoś nie słyszał. No to benzyna w Tajlandii kosztuje 3,90, a niech będzie 4 zł, zaokrąglimy. Więc podróżuje się dosyć tanio. Co my tu mamy? Jakiś sklep, jakiś fast food, jakieś coś do zjedzenia. Także jeśli ktoś ma tylko ochotę, to gdzieś zawsze po drodze coś sobie może zjeść. Ale my spadamy dalej, bo szkoda nam czasu. Jeszcze dosyć spory kawałek drogi przed nami i wolimy spędzić czas w parku, tam gdzie jedziemy ze znajomymi i w ogóle pozwiedzać jakieś piękne widoki, przyrodę, a nie siedzieć na stacji benzynowej. Odnalazłyście się? Kible kłócące były. Jakie kible? Kłócące. Kłócące? Czemu? Co to znaczy? Kłócać, no. A, kłócące. Takie, pod tym względem. No ja cię. Widziałeś kiedyś takie, czy nie? Widziałem, ale tylko w Tajlandii. Ale cóż za piękna pogoda. Słońce pełną parą, ale temperatura taka, myślę, do 30 stopni. O, 30. Odczuwalna 40. Ale jest okej. Okay. Nie, no bardzo przyjemnie. W cieniu to już w ogóle nie powiem. No, 30 odczuwalne w cieniu to jest naprawdę bardzo przyjemnie. Można było wybrać dwie drogi. Jedną koło Bangkoku, gdzieś tam cały czas autostradami, ale trzeba było nadłożyć 50 km. A druga była taka bardziej prosta droga, 50 km krótsza. Ale wydawała się na mapie, no taka trochę kręta, ale zaczynamy. Co? Powiedziałeś prosta, ale kręta. Znaczy, że taka prościejsza na mapie, że tak na wprost się jechało z jednego punktu do A do punktu B, tylko że ona była taka kręta, ta droga, taka zygzaczki, zygzak, zygzak, zygzak. No a okazuje się, że przed nami jakieś ogromne góry i chyba ten cały park Khao Yai.
i chyba właśnie zamiast go ominąć koło Bangkoku jakoś autostradą, szybko tam przejechać, tak na spokojnie, to my chyba władujemy się w sam środek paszczy tego parku i będziemy musieli go po prostu przejechać przez środek jakimiś bardzo krętymi, wąskimi uliczkami w dżungli. No ale mam nadzieję, damy radę. Jest już bardzo egzotycznie, bardzo gdzieś na wsi, gdzieś same dżungle, sami lokalni mieszkańcy, bardzo mały ruch, może nie zero, ale właśnie bardzo mały. No i jedziemy pomalutku. Poznajemy prawdziwą Tajlandię. Zobaczcie, jak tu gęsto roślinność wchodzi normalnie wręcz na drogę. Nasz pas się jakoś zwężył trochę, bo nam tutaj drzewa drogę pożerają. Prajwan tu było jakieś. No i droga jest coraz ciekawsza. O, patrz, tam jeszcze w ogóle jest jakiś ten taki checkpoint. A żeby nie było, że nas tu nie wpuszczą jeszcze. Farangi cannot. Oh my god, tu może trzeba w ogóle kupić jakiś bilet. Oh my god. Hello. Hello. Sawadika. Three. Two adult and one child. Okay, one child. Two adult. Okay. Yeah, two adult and one child. One child, 200 baht. 200? Yes. Yes. Okay. My god. Ale czym żyją? Ale za co? Ja się pytam. Za zwiedzanie? Za przejazd. You have 30 baht. 30? 40? Nie rosną. Ah, okay. 30. I thought 300 for car. Kochanka, have a nice day. Okay, mamy trzy bilety. Trzy bilety, które upoważniają nas do wjazdu na ten park. 400 batów od osoby dorosłej i 200 batów od dziecka, czyli musieliśmy zapłacić 1000 batów za osoby, czyli jakieś 115 zł i jeszcze 30 batów za samochód, czyli jakieś powiedzmy 4 zł. Czyli tak jest, czyli równe 120 zł. 120 zł na start za to, żeby móc do parku wjechać. Nie wiem, czy te bilety będą potrzebne jeszcze, czy nie, ale tak to wygląda. No plus jakieś paliwo i nocleg, także jakieś tam troszkę pieniędzy trzeba, jak się chce zwiedzać, no to niestety. Powiem wam, że otworzyliśmy sobie okna, bo jest takie przyjemne powietrze na dworze, że tutaj w Tajlandii jeszcze chyba takiego przyjemnego nie doświadczyliśmy nigdy w życiu. Jest po prostu ciepło, ale nie bardzo gorąco, bo jesteśmy bardzo wysoko już w tych górach i to powietrze jest takie czyste, pachnące. Normalnie aż się chce go wdychać. Jest tak przyjemnie, że niesamowicie chętnie bym się chciał z wami podzielić, żebyście poczuli, jakie znaki słonie, bo na drodze jest tyle kup słoni, że to jest nie do pomyślenia. Jeszcze nigdy nie widziałem na drodze tyle kup od słoni, także muszą tu gdzieś być słonie, bo nie wiemy gdzie. Wcześniej był jeszcze jakiś znak, że są też bawoły, takie jakieś tajskie, więc no jest tu naprawdę bardzo ciekawie w tym parku, tylko jeszcze mamy jakieś 30 km do mety, taką cały czas z jedną drogą sobie jedziemy. Przed chwilą jakiś chyba film kręcili, bo było dużo samochodów i ludzi, którzy z kamerami takimi profesjonalnymi gdzieś tam coś kręcili. Emma mówi, że zimny wiatr wieje, ale to taki zimny wiatr ma na myśli 28 stopni. No jest tak jak na lato, no lipiec, sierpień, najcieplejsze dni w Polsce, no to właśnie tutaj teraz tak jest. Ale jest naprawdę mega bardzo przyjemnie. Basen jest? Właśnie nie wiem, tego nie jestem pewny. Ale nie, w sumie był tam basen. No,
w ogóle będziemy w takich ciekawych właśnie spać takich, kurde, no nie wiem jak to powiedzieć, takich domkach jakichś, ale no takich nowoczesnych mam wrażenie, takich przeszklonych, z widokami, przeszklonych szałasach, z widokami. Będzie taka szyba, że aż jej nie będzie, tak, tak będzie przeźroczyście, że aż nic nie będzie, będziemy tylko pod taką wiatką spać, z widokami na góry, może być naprawdę bardzo ciekawie. O, małpy, patrzcie ile małp. Małpy. Małpi gaj jakiś. Zamknij okno. No, może zamknijmy okno, bo tu czas zwolnić, bo ona sobie siedzi, patrzcie na to. Siedzi małpa i nie wiem co. Zejdzie czy... Takie małe po lewej. No, tu takie malutkie po lewej. No, widzicie? Także trzeba w takim parku uważać, żeby małp nie porozjeżdżać. Ej, to są ci Janusze. Janusze? No, to są te, nie wiem jak się nazywają te małpy, ale te co mają czerwone dupy i te takie, wiesz, no, z tym nosem takim. Patrz, jak ona sobie siedzi na środku drogi i co? I nic. Ole, o, takie wielkie. O. No, takie ciekawostki. Takie tutaj rzeczy nas mogą tutaj zaskoczyć. Jeszcze nie wiemy, jakie tu właśnie nas jeszcze mogą rzeczy zaskoczyć. Dlatego trzeba być czujnym. Zamknąć? Czego się boisz? Okej. Okay. Dobra, jedziemy dalej. Ale już musimy być naprawdę bardzo, bardzo wysoko, bo jedziemy już 30 km pod górę. Masakra. A tu takie po lewej właśnie też paprocie wielkie. Po prawej też. Puszczy mi zatyka. I ogólnie tutaj jeszcze też w tym parku jest bardzo dużo wodospadów. O, tutaj są jakieś znaki. Zobaczymy, co tutaj na znakach jest napisane. Co tu ciekawego można spotkać. O, tu w ogóle można się zatrzymać. Jakiś viewpoint za 17 km. Następny viewpoint. Visitor Center, no coś tam będzie przed nami, także jedziemy dalej. Słuchajcie, mamy właśnie informację, gdzie jesteśmy, czyli w Kaoyai National Park, a druga sprawa, to jesteśmy przy jakimś jeziorku, tylko to jeziorko wygląda przerażająco, zobaczcie kolor wody, to jedno wielkie błoto. Pewnie aligatory pływają, lizardy i wszyscy. Pewnie same najgroźniejsze zwierzęta tutaj mieszkają. Co tutaj mamy? Parking. Wydaje, along this road. Nie wolno się tutaj zatrzymywać wzdłuż tej drogi. Wi-Fi connection tam coś było. Jakby ktoś potrzebował. Tutaj opatrzcie jaki buffalo na drodze. Mhm. Niezły. Mhm. Ruch ogólnie bardzo mały. Tutaj co tu jeszcze mamy za znaki? No drone zone. Nie wolno dokarmiać zwierząt i nie wolno latać dronami. Tutaj w ogóle jest jakiś parking. Można było się zatrzymać. I nie wiem co, popatrzeć na to jeziorko chyba. Ale mam nadzieję, że nas tutaj spotkają jeszcze bardziej ciekawe rzeczy. Próg! Próg! Uwaga! A tu co namalowane? Słoń? Chyba słoń taki wielki. No, tutaj nawet kilka słoni na asfalcie. Tutaj mamy po prawej też jakieś figurki słoni. No, tutaj można sobie gdzieś zejść na dół. Tutaj coś, trawę obcinają, coś tam robią. Gdzieś dojechaliśmy do jakiejś cywilizacji. Sztuczną trawę tu kładam. Aha. Tutaj coś robią, tu coś się dzieje. No od kilkudziesięciu kilometrów nie było za bardzo się gdzie totalnie zatrzymać. Nie było żadnego sklepu, nie było niczego, no ale to się nie ma co dziwić. No jesteśmy w rezerwacie jakimś tam Sizehorn i tutaj jelenie chodzą, a nie 7-Eleven. Były informacje na punkty widokowe, tylko że aż 12-13 kilometrów trzeba było zboczyć z trasy. Więc może jak będziemy wracać, to pojedziemy, albo później gdzieś coś pojedziemy jeszcze pozwiedzać, jakieś ciekawe miejsca, no to może i też gdzieś przy okazji jakieś punkty widokowe. Tymczasem jedziemy, bo do mety zostało nam jeszcze 19 km 28 minut. Use Logi Road. Najpierw jechaliśmy całą drogę pod górę, teraz będziemy zjeżdżać z góry. Myślałam, że będzie gorąco jak Pattaya, tu jest normalnie. A tu jest po prostu przyjemnie. Zamykałeś? Bardzo przyjemnie, nie zamykałem naszej nie fury. Nie można karmić jeleni, bo to jest napisane z mamy. Tak? Not fit the wildlife.
Przyjechaliśmy tutaj, bo są toalety. Uważaj na... Bądź ostrożny na małpy, które kradną wszystko. A czekajcie, bo ja nie idę do tej toalety. I tu jest takie centrum jakieś, gdzie właśnie można się zatrzymać, można iść do toalety, tam jest coś do jedzenia, można sobie coś kupić. Ale jest przyjemna pogoda, ja pierdzielę, jak jest przyjemnie naprawdę, temperatura jest po prostu idealna. Uwaga, bo tutaj teraz ładne widoki będą, powalająco ładne. Można przejść przez drogę, można. Oh my god. Dobra, damy radę. Patrzcie na to. Jaki tutaj punkt widokowy, po drodze trafiliśmy. I tutaj poczka. Co? Na co? Kopyto. Kopyto? No, to jest kopyto. Nie wiem, czy ja, czy już. Wow. Ole widoki. O, szlak. O, wow. Ale. Możemy tam, gdzie siedzimy. Będziemy mieć właśnie widoki w te góry. Nie wiem, gdzie będziemy, ale gdzie byśmy tu nie zostali na noc, to na pewno będzie to czadowe miejsce. Szlak. A tutaj, no, takie ptaki jakieś. Hmm? No właśnie. Wow. Ale one nie? Tutaj jest mapka, gdzie jesteśmy. A tak naprawdę to w sumie nie wiem, gdzie jesteśmy. Ale tu właśnie mamy tą informację, że tu jakieś takie sępy latają, czy jakieś dziwne stworzenia. I właśnie widać je na niebie. Ale miejsce czaderskie. O jacie. Dobra, po fotce jedziemy dalej. Dużo ludzi. Jedzie tutaj pan po nasze bagaże. Tylko walizkę, tak. Za bardzo nic więcej nie mamy. Okej. Elegancko. I co? Nie wiem co. Coś jeszcze wyciągacie, czy coś stamtąd? Nie wiem, tylko wody się chciałam napić. A to my jedziemy do tego pokoju? Nie wiem. We together or no? Tak, no co, zostawić walizkę tam? Nie. Dobra, idziemy. Tak? Tak? Nie wiem. To the room, nie? We go with you? Nie wiem. Ale tam kluczy nie mamy nic. Do you have a key? Yeah? A, okej. Podróż jeszcze. No to nie roztopisz się. Teraz się podnosimy. O, chcesz do środka? No, już pobocz, to jest kawałeczek, to my nie będziemy. Szlaczek. Ciekawe. Gdzie my? Nie wiem, jak coś to wpadniemy do dziury. Nie. Zmieścił się elegancko, cichutko. O, chyba jesteśmy. 3A, 3B. Gdzieś tu.